ponieważ trzecia liga, jak powiedziałem, jest specyficzna i ten podstawowy sezon, myśmy wygrali wszystko w suglach, jak to się ładnie mówi, bo gra się z takimi przeciwnikami, jacy są. Natomiast później w wielu zespołach, które są zapleczem drużyn drugo- i pierwszoligowych, bo tak przyjechał Pałac Bydgoszcz na przykład, przyjechały dziewczyny, które grały w pierwszej lidze, no i my trzecioligowcy sobie doskonale z nimi radziliśmy, więc to jest nasze najcenniejsze doświadczenie z tego sezonu. Nie spoczywajmy na laurach po tym pierwszej tabelce podstawowego sezonu na pierwszym miejscu, gramy turniej, nareszcie jest fajnie, bo schody zaczynają się dopiero później. To zrozumiały zawodniczki, to zrozumieli trenerzy, my także i myślę, że to jest najcenniejsze doświadczenie z tego sezonu, który nas będzie. Będziemy starać się grać jak najlepiej, a czas i życie pokaże, jak daleko zajdziemy. W zeszłym roku mieliśmy bardzo szerokie apetyty na to, żeby tą drugą ligę osiągnąć. Było wszystkie opy i apy, tam się nie udało. Dlatego w tym roku spokojnie, racjonalnie będziemy to planować, budować.